Jestem osobą, która chciałaby się na moment przynajmniej odpompowić od własnej postaci, tak? I tą niby siebie, tak? I niby to, co zrobiła, po prostu zobaczyć jak gdyby z jakiegoś dystansu, jako osoba kompletnie obca i niezwiązana z tym, co widzi. I ja właśnie mam nadzieję, że to mi widzowie właśnie dadzą. Witam wszystkich w pokoju castingowym. To są dwa pomieszczenia. To, co się działo przed wejściem za tę kotarę, to był jedynie pretekst, taka pomoc naukowa do tego, co powinno zdarzyć się tutaj i co jest kwintesencją tej wystawy, a właściwie nie wystawy, a castingu. Jest pierwsza część pokoju castingowego dla osób, które nie są w pełni przekonane, czy świetnie się prezentują. To, co jest bardzo ważne, to fakt, że wszelkie podobieństwo do Katarzyny Kozyry nie jest absolutnie konieczne. Najważniejszy jest pomysł i najważniejsze jest zaangażowanie emocjonalne w to, co się zdarzy za kolejną kotarą. Zapraszam. Nie chodzi o to, żeby ktoś poszedł na wystawę i nie wiem, obejrzał sobie parę moich performansów i moich dokonań i potem starał się odegrać, nie wiem, dokładnie to samo. Oczekuję skupionej, szczerej jak gdyby odpowiedzi na pytanie, jak widzieliby osobę taką jak mnie, tym razem nie przefiltrowaną przez szum medialny i przez te jakieś skandalizujące artykuły. Tu pewnie z czasem pojawią się jakieś kolejne wcielenia, czy też różne stroje, w których Katarzyna Kozyra występowała, ale to wszystko nie jest takie ważne, jak to, co się powinno zdarzyć przed tymi kamerami. Główna postać nie została jeszcze scharakteryzowana, tak? Myślę, że nie wiem, że niewykluczone, że skończy się tak, że to parę osób będzie właściwie grało tą główną postać. No zobaczymy.